Myśl 899. Chrystus to przybysz z zaświatów. Jest on jednym z tych aniołów, którzy nigdy nie wyszli z nieba, w przeciwieństwie do tych, jak to się stało z wszystkimi mieszkańcami galaktyk. Podobnie jest z jego ziemską mamą. To anioł z nieba. Zeszli tu dobrowolnie. Było to wcześniej omówione. Podjęli się misji na ziemi w głoszeniu wiedzy o wyższości nieba nad światami materialnymi, stworzonymi przez aniołów jako prywatne, niezależne od Boga nieba. Urodzili się w narodzie, by go dźwignąć, ale się nie dało. Odrzucili świetlistych aniołów, lecz cel był jeszcze jeden, ażeby tę wiedzę o zaświatach przekazać wszystkim zainteresowanym, poszerzyć na całą planetę. Udało się, ale częściowo. Bo to, co zrobiono z tą wiedzą, to aż się płakać chce. W Ewangeliach prawdą są tylko słowa o miłości bliźniego. Reszta to skrupulatne, zaaranżowane kłamstwa dla podbicia religijnego przez władców upadającego cesarstwa. Na dodatek, nikt nie wie, kto napisał Ewangelię 70 lat po wydarzeniach. Krążyło tych zapisów wiele. Były to zeszyty dla katechumenów. Napisano coś, co nigdy nie powinno ujrzeć światła dziennego. Zbudowano powoli potężną religię na fundamentach żydowskich i o to chodziło. Watykan to wie i ma na to papiery. Lecz nie przyznaje się. Kiedyś to wyjdzie na jaw. Jezus był zupełnie kimś innym, niż obecnie Kościół go przedstawia. Był aniołem, jak każdy z nas. Islam również uznaje Jezusa za anioła, proroka tylko. Podobna historia była znana dużo wcześniej u Sumerów. Zwiastowanie, narodziny, komunia, kielich, zmartwychwstanie. Stroje kapłańskie skopiowane od faraonów. Wszystko zostało przejęte z głębokiej starożytności. Ale to nie przeszkadza wierzyć i obchodzić święta dzisiaj. Wszystko można pozytywnie wykorzystać dla wzrostu swojej duszy, by mieć więcej nadziei i miłości do świata. Poza tym Jezus zdecydował przejść przez wiele planet, by głosić pojednanie aniołów, kosmosu z Bogiem. O tym się nie mówi. Urodził się na wielu planetach w galaktyce. My zresztą też to robiliśmy. I robimy nadal, lecz z różnych przyczyn. Jezus miał tylko jeden cel. Poszerzać miłość, pomagać duszom wejść z powrotem do nieba oryginalnego. Słońcem jest zadowolenie, cieniami niezadowolenia. Ty jesteś słońcem i zawsze nim pozostań dla wszystkich. Słońce ogrzewa, relaksuje i bosko rozleniwia. Dusza nie potrzebuje pamięci. Pamięć jest czymś niedobrym dla niej. Pamięć związana jest jedynie z ludzkim ciałem. Dusza płonie, żyje bez pamięci, ale wie, co tylko chce. Reaguje na piękno i pieszczoty. Dusza bierze niebo, jakie jest, na żywca. Rozpamiętywanie i takie inne chocki klocki to tylko na ziemi się dokonuje ze względu na ograniczenia percepcji czucia i widzenia. Życie duszy jest całkiem inne niż życie ciała. Gdy osiągniemy ciało duchowe, w jakie dusza się ubierze, to będzie wtedy wszystko jak należy. Pełna integracja duszy ze zmysłami niebiańskiego, przepięknego ciała. Ci, którzy projektowali nam ciała ludzkie, dodając im genetyczne elementy ewolucyjne, stworzyciele z innych cywilizacji pozaziemskich, wiedzieli, że trochę pamięci muszą nam zaaplikować w ciało. Inaczej,
chodzilibyśmy jak pijany po rowach, żylibyśmy bez składu i ładu. Dusza jest bez pamięci, widzi, zachwyca się i uwielbia. Jest spontaniczna i wrażliwa na niebiańskie przygody. To jest jej życie wieczne, dusza i jej niebiańskie ciało jest tak pięknym wymiarem, że nawet artyści ziemscy jeszcze tego nie czują. Ożywcza pieśń. Uciszyły się wiatry, pojawiły się obrazy święte. Nad polami mgły rozwiane widnieją najdalsze horyzonty, niby wiosny, kwiaty radosne. Zaostrzyło się widzenie barw, wszystko się bieli, złoci, rumieni i świeci. Nie umiem się pohamować od duszy westchnień, od pieśni mistycznej. Wszystko jest piękne, mój pot łączy się z twoimi łzami. Coraz większe powstaje wesele, coraz większa miłość. Potoczyło się w przepaść koło znikome. Zegary wybiły czasy odrodzenia. Wszystko nastaje nowe i znów ożywa pieśń odrodzenia. Niech już nie płacze nikt, zapowiada się sprawiedliwość. Dni pełne świetności. Cóż będziemy mówić o energiach, hologramach, kwantach, atomach i tak dalej? Jak podstawowy prąd, stały czy zmienny, jest w dalszym ciągu ogromną tajemnicą, nierozszyfrowany do końca, a co dopiero inne subtelne energie, choćby w ciele człowieka, których nie widać przez żadne urządzenie. O nich nie wiadomo tym bardziej nic. Teorie są, ale nie zawsze one długo wytrzymują. Wydaje się publikacje. Zarobi się dużo pieniędzy za pozorne odkrycie, a potem kolejna zmiana. A gdzie dusza, miłość, jej subtelne promienie? Nadal ogromna tajemnica. A gdzie tu mowa o rozbijaniu atomów myślami? Dzisiejsza dusza ma być postępowa. Niczego nie powinna się wyrzekać, żadnej technologii i żadnych trendów kulturowych. Wszelkie bogactwo jest jej przypisane od samego początku istnienia. Ale wiadomo, po wyjściu z nieba wiele spraw się pokomplikowało, które czekają na ich poprawienie. Nowoczesność duszy nie oznacza odchodzenia od dobrych wzorców, ale z drugiej strony należy stwarzać wzory dzisiejsze, za pomocą których realizuje się aktualny postęp wśród komputerów, maszyn i całej tej rzeczywistości nas otaczającej. My nie jesteśmy przedłużeniem życia ludzi, którzy żyli 300 lat temu, lub 1000 lat temu. To inne epoki. Lecz od jednej sprawy nie możemy odejść. Od przyjemnej miłości. Miłość musi stać ponad postępem i technologiami. Najpierw ona, a potem reszta. Etapy życia na Ziemi się zmieniają. Idziemy ku państwu nowoczesnemu, opartemu na miłości. Dlatego do postępu należy dodać szlachetność, a do szlachetności poznanie prawdziwego nieba, życia wiecznego. Ludziom konieczny jest Bóg, jakkolwiek sobie Go wyobrażamy. On jest intymnością wszystkich naszych intymnych skarbów, najprzyjemniejszych doznań duszy i ciała. Taką właśnie stworzył nam duszę, która bez miłości nie może wytrzymać. W kosmosie, w niebach tymczasowych, tym bardziej chcemy doświadczać tej miłości, bo jest jej brak. A tak niewiele potrzeba, by pokazać jej splendor. Nawet moda jest jej wyrazicielem. Dosłownie wszystko może stać się powodem do pozytywnych uczuć, do miłości. Nawet współczucie wobec zła może być powodem do miłości.
więc wykręcić się od miłości nie ma jak. Wszystko, co niedobre, bierze się niestety z pobrudzonego serduszka. Nie zwracamy na to uwagi, że jest łazienka, mydło i można duszę umyć. Tą łazienką jest głęboka refleksja nad celem i sensem życia, świadomość. Z braku tej kąpieli bierze się korupcja, nieuczciwość, złodziejstwo, nawet najwyższych urzędników państwowych. Brudne serduszko doprowadza do katastrofy każde państwo. Brak obmytego serca odbija się wielkim echem. Przykry zapach duszy trawi ekonomię, sprawiedliwy podział dóbr narodowych i tak dalej. Gdy nie kąpiemy swojego ciała, to wiadomo, co się dzieje. Nawet perfumy nie pomogą. Dusza, o wiele bardziej złożona struktura, jej nieprzyjemny zapach może rozciągać się nawet na całe terytorium kraju. Brak czystej, bezinteresownej, duchowej miłości, również w ekonomii, to same problemy. Tak mają zbuntowani aniołowie w galaktykach. Trzeba wyszlifować swoje skazy na duszy, na czysty kryształ, by przestały istnieć i razić innych. Porysowany brylant nie może być pokazywany na wystawie. Podobnie porysowana dusza nie może wejść do nieba oryginalnego. Trzeba szlifować i polerować własną duszę nieustannie, zwłaszcza na ziemi. Gdy wypracowałeś swój najcenniejszy skarb, czyli anielskie serce, już nic innego nie potrafisz w tym świecie robić, jedynie kochać. Gdyż zrozumiałeś, jakim cudem jest piękna gra w niebie i próbujesz to niebo sprowadzić do twojego życia. Dlatego niektórzy będą cię uważali za mistyka, a inni za chorego na umyśle. Ale co tam? Lecz gdy oddasz serce, bo zwariowałeś dla nieba, przestaje bić ono dla ciebie. Wpatruje się służebnie w inne serca, w serce Boga. Sięgnij po największą sztukę swej duszy, może jeszcze troszkę uśpionej. Sięgnij po jej miłość harmonijną i szalenie atrakcyjną. Zostań mistykiem przytulania, obejmowania, kojenia niebiańskich ciał i dusz. Bądź po prostu księciem, księżniczką wiecznie zakochaną, zalotną, powabną mistycznym pięknem nieba. I tylko tym się ciesz, gdyż miarą miłości jest jej gra wyobraźni we wszystkich okolicznościach i stanach kreacji. Jako w niebie, tak i na ziemi. Na ogół dużo się gada, a zazwyczaj mało robi, by zająć się na poważnie duszą kolorową. Ziemia ma coś z nieba, jest jego przedsionkiem, słowa Ojca Pio. Dusza to zalotna istota. Jakże długo człowiek musi się do niej zalecać, by ją posiąść, ale za to potem rozkoszy i miłości nie ma granic. Pomówienia, oskarżenia, oczerniania, oto co najbardziej umiemy wobec innych. Modlimy się o pomyślność i zbawienie, a drugich nie znosimy. Podkładamy im belki pod nogi, a nawet potępiamy. To wszystko jest parodią czystej miłości. Przy wspólnym stole zasiąść powinni wszyscy. To byłoby prawdziwą edukacją miłości. Dusza to przede wszystkim wspólne dobro materialne i duchowe. Podziały nawet w czynieniu dobra są ograniczające i bardzo osłabiające. Trzeba zatem umieć znaleźć z każdym człowiekiem wspólny język. Niech to będzie język tolerancji. Miłość jest bezgranicznie tolerancyjna.
miłość wobec każdego i wszystkiego. Oto prawdziwa moc ekonomiczna, gdyż miłość nie niszczy i nie krzywdzi nikogo. Pragnie, by było jak najlepiej dla wszystkich. To jest właśnie ten cud miłości. Ona oczarowuje i przynosi zysk wszystkim, bez wyjątku. Żyjemy w różnych systemach politycznych, ekonomicznych, ale dobrze jest wiedzieć, że najlepszym ze wszystkich jest system miłości. Słowa Ojca Pio. A jednym z jego walorów jest łaskawość. Ta łaskawość jest podstawową formą egzystowania w zgodzie i szacunku. Łaskawość ma w sobie coś z odwagi. Dajmy na przykład łaskawość wobec krzywdzicieli. Któż z ludzi pozwoliłby sobie na tolerancyjność lub ułaskawienie dla osób wyrządzających krzywdę drugim? A jednak filozofia Jezusa, którego bardzo lubię, to zakłada. Nawiązuje ona bezpośrednio do miłości nieprzyjaciół. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że miłość naucza bezpośrednio łaskawości. Nasuwa się więc pytanie, czy my naprawdę kochamy, gdy potępiamy i złościmy się na innych? Brak jest takiej właśnie edukacji. Źli ludzie nie byliby tacy, gdyby ich edukowano do miłości i tolerancji. Mama swojemu dziecku przebaczy wszystko, ale obcemu dziecku już jest z tym gorzej. Bóg nikogo nie potępił i nie potępi, gdyż wszyscy są Jego dziećmi. Powychodzili z nieba i nie potępił ich, przeciwnie, błogosławił im na drogę. Dziś wszystkim cywilizacjom w galaktykach delikatnie podsuwa lepsze rozwiązania niż przemoc, czy przekonania, z których przemoc się rodzi. Miłość nie potrzebuje przekonań, religii ani wojska. Taka jest idea miłości. Przynajmniej do tego dążmy duchowo, to już będzie wiele. Dlaczego należy przebaczać? Bo wszyscy jesteśmy aniołami upadłymi, jak jeden w całym kosmosie. Mamy więc problemy z tożsamością. Szukamy często i siłowych rozwiązań, aby to poznać, lecz to błąd. Nie tędy droga, krzywda do niczego nie prowadzi, natomiast miłość wyzwala do prawdy i spokoju. Walkę należy toczyć nie z prawami, politykami, ale samemu z sobą. Gdy zwyciężysz siebie, stworzysz idealne prawa dla siebie i państwa. Masz walczyć nie z ciałem oczywiście, lecz z upartością, przekonaniami, nieuprzejmością, nietolerancją, zawiścią, zazdrością, skąpstwem, pychą. Jeśli człowiek pokona siebie, znikną niepokoje na świecie. Wtedy będzie mógł żyć w pełni zadowolony. Zakróluje radosna muzyka, śpiew i bale. Bajka. Stała się rzecz przyjemna i cenna. Dwie istoty bajkowe przeszły ze znajomości do przyjaźni. W budowie zbliżenia serc ten akt to przymierzenie się do nadejścia z tej okazji cudownych chwil i przeżyć. Przyjaźń jest jednym z warunków komunikacji i rozwoju każdej bajeczki. Stawia to również pytanie, jak przyjaźń wpłynie na formy wyrażające to piękne uczucie, ale nie ma co się tym martwić. Fenomen bajki ma do tego wszystkie możliwości i sposoby, aby dać temu odpowiedni wyraz. Bajka to wszechświaty możliwości, nieskończoność przemieszczania się, kosztowania i poznawania. Poza początkiem. Z motywem przestrzennym,
a potem już zawsze z lotu wieczności, oddechem bez granic powstało życie i miłość, powstała radość. Nigdzie nie urodzi się pustka, bo nigdy jej nie ma. Cokolwiek powiesz, świadczyć będzie o przemijalności i o wieczności. Mów, a zawsze powiesz o życiu i o śmierci. Kwiaty powiedzą o szczęściu, a pożar o nieszczęściu. Zagubione opinie życia, niepokorą napiętnowane, tłumią za żebrem małe serce. Komu pisana cierpliwość, pojmie żywotów linie odległe i wysokości zapomnienia, roztrząśnie, to po drugiej stronie oblicza. Zasada jest taka, niech każdy robi wszystko, by na świecie było więcej miłości. Więc promieniuj miłością, gdzie się da i jak się da. Nawet nic nie musisz w tej sprawie mówić. Promieniuj swoją duszą. Każdy człowiek potrafi odebrać to uczucie, na jawie czy gdzieś głębiej. Odczuje twą miłość z pewnością i będzie zdziwiony wewnętrznie, a nawet zachwycony, nie znając przyczyny swej radości. Gdyby nie dusza ze swoją szlachetną miłością, co ma intuicję nakierowaną na cywilizację miłości, nie wiem, czy ten świat by jeszcze istniał. Dziękujmy naszej cudownej duszy, że potrafi tak kochać. Co dobre i piękne bierze się ostatecznie od niej. O złu nawet nie myślimy. Omijamy go wielkim łukiem. Zło to wypadek przy pracy w kosmosie. Możemy to naprawić jeszcze bardziej kochając. Dusza nie ma zła w naturze, lecz samo dobro. Rysa jednak powstała i wytwarzamy zło. Zachowaliśmy w pamięci jeszcze jej ideał. To nas trzyma przy życiu. Nadzieja rośnie. Człowiek, były anioł, po wielu niekorzystnych doświadczeniach w galaktykach, kiedyś znowu nim zostanie, ale już na wieczność. Nie da się powtórnie nabrać na zepsute, nieduchowe atomy światła materialnego. Wszyscy kiedyś staną po prawicy Boga. Bóg ma taki plan, aby zbawić każdą duszę. W piekle jeszcze nikogo nie widziałem. Słowa ojca Pio z rozmów. Po to się urodził człowiek w świecie materii ograniczonej, aby odnaleźć prawdziwe ogniska życia, a nie wegetację i utratę miłości, jaka się tu dokonuje co dzień. Po wielkich kłótniach dusz, aniołów, w kosmosie, zostaliśmy oddelegowani na Ziemię w postaci bardzo niepełnej, ograniczonej. Teraz budujemy swoje anielstwo prawdziwe, pokorne i miłosne. Ale jeszcze nie wszyscy. Dlatego są konflikty i wojny. Partie polityczne, które promują nienawiść i wściekłą konkurencję. W tym życiu jest trudniej, ale też nie chodzi o to, abyśmy rzucili się w morze ludzkich spraw i znowu zapomnieli, po co żyjemy. Każdy, kto chce odkryć swoją anielską duszę, musi na tę wiedzę natrafić. W innym przypadku pozostanie pod siłą chaosu, manipulacji, poglądów naukowych, teologicznych, które przecież nie są prawdą, lecz jedynie grą w tajemnicę. Szukajcie, a znajdziecie. Jest to zachęta dla ludzkich aniołów, jaką wspaniale określił filozof Jezus. Miłośnik miłości bliźniego. Przed nami droga otwarta wprost do nieba, nie w kosmos z powrotem. Dusza, która zaczyna pracować w poszukiwaniu swoich najcudowniejszych promieni, musi poprosić o pomoc tych, którzy nigdy z nieba nie wyszli i nadal tam są.
ta pomoc jest potrzebna. Po pierwsze, komunikujemy się poprzez nich z niebem, a poza tym stwarzamy na nowo wspólnotę, jedność. Pomogą nam, jeśli pokornie poprosimy. Po drugie, nauczą nas umiejętności chodzenia pomiędzy gradem ludzkich spraw. Prosić, przebaczać i dziękować. To dobry nawyk, słowa Ojca Pio. Przepraszać za wszystkie galaktyki tworzone na wyrost niepotrzebnie i prosić również za cywilizacje i istoty, jakie w nich żyją, jakby nie było prawdziwego nieba. Wszyscy kosmici w galaktykach, niebach prywatnych, również są w podobnej sytuacji co my. Wszyscyśmy kiedyś opuścili niebo i teraz mamy problemy, by tam powrócić. Tak już się stało, że światy, nieba prywatne, kuszą nas swymi atrakcjami i wiążą tu, pomimo cierpienia i śmierci, jakie sobie sami zafundowaliśmy. Najważniejsze, aby powrócić jakimś cudem do kosmosu nieba oryginalnego, stworzonego przez Boga, a nie pseudoraju, kosmosu aniołów, w jakim teraz żyjemy i skutecznie cierpimy. Tu na Ziemi mamy już wolną wolę. Może nie jest ona do końca taka, jakbyśmy chcieli, ale jest. Są planety, gdzie jeszcze jej nie ma. Są takie dusze, które jeszcze nawet Słońca nie widzą. Słowa Ojca Pio. Zresztą nie musimy daleko szukać. U nas dzieje się to samo. Weźmy pod uwagę zwierzęta. Uwarunkowane instynktem, muszą robić to, co im natura nakazuje, więc głównie zajmują się polowaniem, by utrzymać rodzinkę i siebie. Z musu oczywiście. Więc zwierzęta nie posiadają do końca wolnej woli, no i jednak są ograniczone na wiele sposobów, pomimo iż posiadają kod inteligencji. Wolna wola zawsze była, zwłaszcza w niebie. Potem po wyjściu z niego błądzące hierarchie ją niektórym odebrali. Potem znów przywrócono, lecz już nie wszystkim cywilizacjom. Ale dodałbym, że odzyskanie tej wolności stało się za sprawą najwyższej istności, Boga, który umożliwił bardziej światłym ją odzyskać. Nie zapominajmy przy okazji, że to, najwyższa istota pierwsza wyciągnęła rękę na zgodę upadłym. Słowa Ojca Pio. Hierarchią i zwierzchnością tych galaktycznych światów, nieudanych nieb, stworzonych przez aniołów. Kiedyś braliśmy w tym udział. Jeśli się teleportujemy do nieba, już niewiele nas będą obchodziły te galaktyki, a miłość jest jedyną teleportacją w tamte wieczne, rozkoszne krainy. Boże, jak ja Ciebie kocham oddanie, a dlaczego Ty się przede mną ukrywasz? Nie lubisz mnie? A może nie posiadam wzroku? Przecież wszystko widzę prócz Ciebie. Może potrzebne mi są jakieś specjalne okulary? Będę ich szukał. Obiecuję. Ufać tylko miłości, niczemu więcej. Miłość jest dobra i wyrozumiała. Potrafi się wycofać, jeśli potrzeba, i umie się poświęcić. Niby to takie oczywiste, a kosmos zmierza jakby w całkiem innym kierunku. Zatem indywiduum miłości się liczy, dusza. Tylko ona może stać się pełnią miłości. Gdy dusze takie się staną, świat zmieni wektor. Mówi się i wiemy z doświadczenia, że stworzenie jest niedoskonałe. Wszystkie wymiary są niedoskonałe. Aniołowie nie są ideałami w tym wszechświecie. Manipulują nami. Rządzący tak samo. Monarchowie, prezydenci, premierzy i tak dalej.
więc komu ufać? Żaden system nie daje nam gwarancji uczciwości. Jedyne wyjście, a robić to należy jeszcze przed osobistą śmiercią ciała, iść uparcie po skarby państwa oryginalnego i wiecznego, nieba. Tu, na planetach kosmosu, nas wszystko ostatecznie zawiedzie, bo związane jest z ograniczonym rozumem i psującym się materiałem. Jedynie nasza własna dusza tego nie zrobi. Warto się jej ukłonić nisko, bo to dar od Boga niesamowity. Tak naprawdę nie możemy opierać się na ludziach. Ludzie są tylko ludźmi. Słowa Ojca Pio o bardzo małym horyzoncie wrażeń. Nie znają wszystkiego. Zaufać należy jedynie swojej intuicji. I jeśli wyobraźnia napotka podobną sobie, mogą się podotykać, ale nie przekonywać do niczego. Aby się dostać do nieba, trzeba się przebić przez wszystkie siły, wszystkie moce i wszystkie żywioły, wszelką władzę, która nas ogranicza, anarchię, co nas destabilizuje, wszystkie hierarchie panowania, wszystkich naukowców z kosmosu, wszystkich genetyków. Wszystkich trzeba zwyciężyć, nie dać się im oczarować. By dostać się do nieba bram, należy im powiedzieć: nie, rozum was oszukał, nie chodzi wam o wieczność, o duszę, ale o ciało, które i tak umrze. Wokół niego kręci się wasz materialny świat, naukowy świat. Niebo zostawiliście na boku, oszukujecie wszystkich wrażliwych i delikatnych aniołów. Świat materialny uwięził ludzi na swojej smyczy, ale kiedy tę smycz człowiek dobrowolnie swoją świadomością przetnie, otworzą mu się oczy ducha. Ślepota postępu i materializmu, przejawianego na miliony sposobów, tworzy skuteczną zaćmę na oczach ducha. Dusza jest przez to ślepa, a wówczas rządzi ego. Ego posiada wzrok niczym sokół, żadnej zdobyczy materialnej nie przeoczy, a na ducha jest ślepe. Bajka. Spotkali się w szampańskich humorach dwaj przyjaciele przy bufecie. Luźna rozmowa, przeboje muzyczne z obszaru popu i rockowe hity. Jednym słowem, klimat. Po upływie dłuższego czasu rozmowa dotknęła niespodziewanie tematów z pogranicza fantastyki. Rozmawiali na luzie, bez emocji i przeciągania, na którąś ze stron, fantazjując sobie to o tym, to o tamtym. Doszli przy tym do ciekawych wynurzeń. Stwierdzili, że jest możliwe wejść umysłem w prawdziwy, bajkowy świat. Rozważali sobie. Ale to zależy, w jakiej bajce chcemy zamieszkać, by było wspaniale. Bajka musi być stworzona przez pryzmat piękna, subtelności, a przede wszystkim powinna obejmować ją głębia miłości. Przy dobrze nastawionym sercu bajki mogą być cudowne. Oglądać je można z wielu perspektyw, przenosząc uczucie na przeróżne przestrzenie, przekształcając obrazy w dowolny sposób, na ile duch wyobraźni jest w stanie sobie to wyświetlić. Warstwa po warstwie, wchodząc w animację, na wszystkich poziomach świadomego odczuwania. W świecie baśni nie ma ograniczeń, nie ma teorii. Jest tylko pragnienie stwarzania i poznawania, chęć kochania, uwielbiania. No i proszę, atmosfera bufetowa, gwar, hałas, a rozmowa potoczyła się tak interesująco, bajkowo. Jeśli ktoś cię poprosi o pieniądze, to jest bardzo mało konkretna prośba.
gdyby Cię poprosił o modlitwę w Jego sprawie lub w Jego sprawach, to jest prawdziwa duchowa prośba. Ale wszyscy chcą tylko pieniędzy. Może nie znają jeszcze swoich prawdziwych potrzeb? Owszem, trzeba umieć się dzielić i groszem. Jak dasz, dla Ciebie będzie to wymiar duchowy, dla biorącego niekoniecznie. Ojciec Pio powiedział kiedyś, gdyby Kościół i bogaci ludzie w Polsce podzielili się pieniędzmi i wrzucili je do wspólnego koszyka, starczyłoby dla wszystkich, a nawet dla biednych z zagranicy. Dzielenie się więc jest ważne. Chodzi o to, byśmy wytworzyli w sobie tego ducha na przyszłość. W niebie Bóg się dzieli wszystkim z wszystkimi i problemu nie ma. A podobno jesteśmy Mu podobni. Wszystko jest poszukiwaniem, wszystko jest doświadczeniem, uczeniem się i odnajdywaniem choć skrawka radości w tym tajemniczym świecie, popsutym przez naukowców galaktyk, aniołów, co powychodzili z domu Ojca, by zobaczyć, co można zrobić poza zasłoną. I swoją nauką, mądrością zrobili cierpienie, spanie, jedzenie, czas. To jest ich osiągnięcie, patent na życie. Trochę jakby nie pasujący do naszych duchowych potrzeb. Wojna nic nie daje. Nie zniszczysz zła tą metodą. Nie da się. Co najwyżej odnowisz tym struktury zła. Agresywne kampanie wyborcze nic nie dają. Szlifują atomy zła. Musi być przykład, dobre nawyki, zgoda, tolerancja i miłość. Podstawowa uczciwość i rycerskość. Tylko to otwiera duszę na wieczność i zrozumienie życia, na dobrą ekonomię istnienia tu na świecie. Rozum podpowiada, by wszystko co złe wyciąć w pień. To prawda, ale spokoju nie będzie przez to, ani podstaw do niego. Tylko miłość czyni rewolucję pokojową. Wiele miliardów dusz w kosmosie na tej metodzie co dzień zyskuje. Tylko miłość przynosi zysk. Nie chodzi o to, by zostać męczennikiem, ale by zamęczyć na śmierć swój egoizm, jakikolwiek by on nie był. To jest dobra droga do pokoju i zgody międzynarodowej. Rodzinnej. Często w życiu jest jak na skrzyżowaniu ulic. Niby przepisy jasne, ale są takie sytuacje, których przepisy nie przewidziały i ledwo można uniknąć kolizji. Wiele spraw przewidujemy, wydawałoby się, że inaczej nie powinno być, a tu trach. Po zimie dziura w chodniku. Skręcasz nogę, lądujesz u lekarza. Wszystko się zmienia w domu. Zamiast ty usługiwać, tobie usługują. Piękne doświadczenie, choć bolesne. Wiele można z niego wysnuć, pozytywów. Ile miłości można z niego wycisnąć? Niewiara. Płomień zdmuchnięty. Na brzegu duszy zasiadła niewiara. W dłoniach Twoich zmienił się kształt perły jedynej. Uleciały wonie. Na dnie źrenic zakołysana ciemność. Gdzie Twój uśmiech, duszo? Gdzie Twoje ramiona pełne słodyczy? Cóż się stało? Gdzie Twoja twarz? Czemu przestała lśnić? Ziemie nieznane przed Tobą. Duszo, gdzie Twoja tkliwość od zmroku do świtu? Dlaczego żeś przymknęła oczy? Obudź się. Duszo utkana z tęcz. Dlaczego zapomniałaś wszystko? Kocham Cię. Przebudź się.
nie tylko nauka świecka czy kościelna mają coś do powiedzenia, gdy chodzi o rozważania o ewolucji, o egzystencjalizmie materialnym. Niezależna dusza, wiedza z odczuć intuicji, nauka wewnętrzna o sercu, logiczna wiedza o przyczynach nauki, miłość to wciąż manifestująca się niewiedza wielu uczonych, myślicieli i duchownych różnych religii. Duch wie wszystko o materii. Materialiści nie wiedzą nic, ani o duszy, ani o materii. Duchowni są w tej samej sytuacji, co materialiści. Jedynie obrzędy i kult w życiu inny. Niewiara czasem jest większą wiarą niż wiara, słowa ojca Pio. Często niewierzący są bliżej Boga niż wierzący. Zapytałem też, czy poznał tajemnicę materii. Odpowiedział tak. Niszczenie kultury, podobnie jak jej budowanie, leży w zakresie wolności ludzkiej. Rozwinąć wiedzę o doskonałej równości i potem spraktykować ją nie da się poza miłością. Jest to nieosiągalne. Kontrola naukowców nad procesami zachodzącymi w życiu, mimo silnych tendencji różnych punktów patrzenia na życie, nie jest jeszcze prawdziwą osią świata. Nauka nie jest tak dalece posunięta, aby mogła zastąpić wiarę. To też dookoła widoczne są pomyłki procesów naukowych, socjologicznych i innych. Walka z analfabetyzmem, głodem, terroryzmem najlepiej świadczy o tym, jak daleko jesteśmy od wyzwolenia i komfortu. Co dziwniejsze, zapóźnienia te, zamiast zniknąć w miarę upływu czasu, trwają i to coraz bardziej w zagęszczonej substancji, napotykając na podatny ku temu grunt. Kultura świata niewątpliwie wzrosła, lecz w miarę jej wzrostu nie poszła w ślad za nią kultura wiedzy duchowej, wynikiem czego jest brak miłości i nadziei, a więc brak spokoju na świecie. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Pierwszy list do Koryntian. Coś w tych słowach Pawła Starsu jednak jest. Ojciec Pio powiedział mi, że moimi pismami upokorzę wszystkich naukowców i wielkich tego świata. Ojczulek odpalił rakietę, trzeba przyznać. Tak dawno mi to powiedział, że w ogóle nie przywiązuję do tego wagi. Normalność. Bym zapomniał. Dodał jeszcze. Malować cię będą z piórem w ręku. Dobrze, że to będzie już po moim rozpadzie cielesnym, po agonii. Ale fajnie, bo swoje zrobiłem. Nie poddawać się zmęczeniu ani lenistwu duchowemu, co nie znaczy, że nie trzeba wypoczywać. Trzeba. Wyciszenie, uspokojenie, umysł świeży i lotny, nie naładowany sporami i wulgarnymi informacjami światowymi. Takie są cechy duchowego rozwoju. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak łatwo sobie pobrudzić duszę, zwłaszcza polityką i wiadomościami z mediów. Trzeba dystansu. Polityka i telewizja edukują nas raczej negatywnie, jak na razie. Owszem, trzeba wiedzieć ogólnie, co się dzieje, ale nie angażować w to swojej duszy. Jak widzisz zło, wypadek, można się pomodlić w celu jego złagodzenia. Czas i miejsce nie ma znaczenia. Kiedyś było trzęsienie ziemi we Włoszech. Wielu zginęło. Część osób była żywa pod gruzami. Ojciec Pio kazał mi ofiarować za nich swoje modlitwy i przykrości. To im pomoże się stamtąd wydostać. Tak zrobiłem. To jest prawdziwa wiedza. Nie tyle samo działanie jest ważne, ale spokój. Działanie też może wyprowadzić z równowagi. Mało tego.
Nawet nadmiar modlitw podobnie. Jeśli modlitwa wywołuje stres, to nie jest dobrze. Bóg nikomu nie życzy choroby, a stres to choroby. Słowa Ojca Pio. Jeżeli już działanie to bardzo opanowane, zrównoważone, a modlitwa niedługa, wystarczy nawet wspomnienie o Bogu kilka razy w ciągu dnia, to wystarczy. Najważniejszy jest spokój, bo tylko w tej atmosferze może rozkwitać delikatność miłości. Bóg jest bardzo delikatny. Jak widzi kłótnie w rodzinach, wycofuje się z ich mieszkań, ale kocha nadal na odległość. Jeśli widzę, że się kłócisz w swoim mieszkaniu z rodziną, ja uciekam z tego pokoju. Słowa Ojca Pio. Co robisz? Nic wielkiego. Myślę sobie o głupotach, jak powstał świat. Ale co konkretnie? Buduję właśnie swoją duszę od początku, bo mi się ona jakoś nie podoba w tej wersji doświadczeń, a ciało jeszcze bardziej. Nie wolno nikogo odrzucać, bo przez to tracisz chęć życia. Nie odrzucaj, wiem, będzie bolało, ale za to przyjdzie zrozumienie sensu, a potem pocałunek od Boga. Prawdą jest, słabo pamiętamy nasze pałace w niebie. Wiele, bardzo wiele zapomnieliśmy, jak tam było. Na szczęście piosenki o miłości troszkę przypominają nam miłość niebiańską. Nie jest najważniejsza miłość do własnej duszy, lecz najważniejsza jest miłość do świata duchowego, skąd ta dusza pochodzi, ponieważ tam jest jej umocowanie. Tam jest zakotwiczona jej wieczna miłość. Świat duchowy jest samą miłością. To jest najważniejsze. Bez świata duchowego, a tam każdy posiada swój piękny pałac do życia, cóż znaczy moja dusza? Nic. A ponieważ wytwarzamy wokół siebie świat ducha poprzez uczucie i wyobraźnię, doceńmy miłość również tutaj. Jej finał jednak będzie w niebie. Najbardziej człowieka pociąga piękno i harmonia. Szukamy piękna wszędzie. Brzydotę raczej odrzucamy. Nie lubimy brzydkich rzeczy, bo w niebie nie ma brzydoty i to zapamiętaliśmy. Podobnie jest z charakterem. Nie lubimy złych charakterów. Raczej szukamy wokół siebie dobrych osób. Wszyscy mówimy, że najważniejsze jest wnętrze, nie zewnętrzność. Dobrze, ale dlaczego wnętrze, dusza? Bo ona właśnie jest najpiękniejsza, więc sami stwierdzamy, do czego mamy skłonności, do piękna. Czujemy do duszy sentyment, czujemy jej smak, ideał. Dążymy zatem zawsze, świadomie lub nie, do piękna i harmonii. Uśmiechając się i bawiąc życiem, wyrażamy ten ideał. Erotyka nie jest cielesna. Ona się tylko wyraża poprzez zmysły i powaby ciała. Erotyka jest stanem duszy. Gdy mówimy o miłości bezinteresownej, w sercu czujemy radość, ciepło i chciałoby się przez to kogoś przytulić. To normalne reakcje. Ubieranie się, strojenie, nagość, akt, wiersze, piosenki, serenady, sztuka, twórczość, teatr, film, muzyka, nawet poważna, są nacechowane pięknem duszy, pięknem erotyki. Ale nie chcemy o tym jawnie mówić, bo czasem ta erotyka ludzka wykracza poza jej piękno i jest zbyt zaborcza, wyzyskująca. Tak się dzieje wyłącznie w kosmosie. W niebie erotyka jest czysta, piękna, bajkowa jak puchowa poduszka do snu. Jak cudownie pachnący kwiat, od którego nie można się oderwać.
W niebie wszyscy będą Twoi i Zosia, Marysia, słowa ojca Pio. Kiedyś spytałem ojca Pio o Marilyn Monroe. Powiedział, już dawno jest w niebie, bo bardzo kochała. Aniołowie, co wyszli kiedyś z nieba, zaprogramowali na mnie wiedzę, lecz nie wiedzę. Dlatego mamy problemy z rozpoznaniem wszystkiego. Nawet miłość bywa dla nas zagadką. Obiecujemy sobie wspaniałości, a czasem otrzymujemy psztyczka w nos. Nie wyszło. Gdybyśmy to przewidzieli i tak dalej. Zapomnij trochę o mówieniu. Zacznij kochać. Promieniować uprzejmością i elegancją. Miłość w galaktykach materialnych ma dwa zadania, a przynajmniej tak w nich powinno się dziać. Dawać miłość, rozkoszować się miłością do innych i z innymi oraz pomoc wzajemna. Miłość pomaga, zawsze, bo jest dobra i wyrozumiała. W tym drugim zadaniu samoczynnie powstaje energia zbawcza dla naszej duszy. Nagrodą za miłość jest zbawienie, czyli jeszcze większa miłość. Naukowcy ze światów, gdzie intelekt i technika stoją na wyższym poziomie, którzy mają nieprzeciętne możliwości kreowania dużo więcej, na przykład stwarzanie prostych form życia, okazuje się, że są większymi czubkami niż nasi naukowcy na Ziemi, którzy niewiele wiedzą, a nawet można powiedzieć, że prawie nic nie wiedzą o życiu. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że tamci nie odpuszczają. Cały czas podoba im się materializm, pracują zawodowo, wykazują się jak w partii, ażeby się podlizać szefom, wyższym istotom. Pragną pokazać, że potrafią utrzymać ten świat w ryzach, ale muszę przyznać, że był taki, który mówił prawdę o tej rzeczywistości i nikomu nigdy się nie podlizywał. Był nim Jezus. Kontynuując dalej, powiem tak. Wszystkie cywilizacje istniejące w niezliczonych galaktykach w porównaniu z niebem oryginalnym są właściwie diabelskie. Dlaczego? Bo są typowo naukowe. Nauka je rozpiera i gwałci. Nauka oznacza niewiedzę. Dlatego nauka powstała. Z niewiedzy przechodzi w wiedzę, a następnie w pychę i nienawiść i znów w niewiedzę. Konkurencję poglądową i empiryczną. Te wszystkie światy są nieszczęsne, dotknięte chorobą, wyzute z miłości. W galaktykach pozostała im jedynie ascetyczna nędza naukowa. Bez serca i ciepła. Niebo oryginalne u Boga to całkiem coś innego. Tam dążmy wszyscy razem. Bóg cię kocha nieustannie. Dał ci świadomość, byś mógł szastać nią we wszystkie strony, kochać i poznawać formy życia. Masz możliwość być cały czas świadomym za darmo. Dusza to jest jego dzieło. Lecz czy ty, choć przez 20 sekund pomyślisz o tym darze? O Bogu już nie mówię, zapewne wcale o nim nie myślisz. Tak przynajmniej ma większość kosmitów w galaktykach, lecz są wyjątkowe dusze, co już czują Boga, ale dopiero po wielu milionach lat zmagań doszli do tego momentu. Wiele jest takich osób nawet na naszej Ziemi. Uświadommy sobie, że wszystko co ludzkie i materialne jest dziełem aniołów, którzy kiedyś powychodzili z nieba, a nie Boga. Filozofie, religie, związki małżeńskie, partnerskie, homoseksualne – to wszystko są narzędzia gry aniołów upadłych, przebranych w różne ciała kosmiczne, okrycia duszy. Tak jak niedoskonały jest kosmos, atomy i kwanty,
pozamieniane ich jądra i pola na niekorzyść. Tak ludzkie potrzeby ciała są niedoróbką, zaprogramowaną w dziwny sposób, niezgodny z potrzebami duszy. Dusza zawsze chce pięknie i cudownie, a tu zdarzają się różne dewiacje. W kosmosie co chwilę jakieś słońce gaśnie, inne się rodzi. Na planety spadają meteoryty, niszcząc nawet całe cywilizacje. Wszystko się zmienia z chwili na chwilę. Brak boskiego spokoju i miłości bezinteresownej. Meteoryt uderza z wielką siłą w planetę. Myśliwy strzela do dzika. Kłusownik zastawia sidła, by zabić. Czy tak ma wyglądać nasze niebo? Nie. Ono jest całkowicie inne. Istnieje poza tymi atomami, poza tymi światami, sama doskonałość.